Chcesz zagrać najlepszymi kartami, nie wydając fortuny na FIFA Points? Na supercoinsy.pl trwa promocja Black Week, a w niej super karty do wygrania dla kupujących i aż 20% zniżki na coinsy. Spodziewajcie się też limitowanych okazji, a w nich kolejnych nagród i jeszcze więcej zniżek. Link znajdziecie w opisie. Polecam. Adrian, kiedy Real Madrid to glory? Kiedy RMTG? Kiedy odcinek z naszej ulubionej serii? Moi drodzy, teraz także witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku właśnie z serii Real Madrid to glory na moim kanale. No i na wstępie nie może obyć się bez podziękowań za aktywność pod ostatnim odcinkiem. Dzięki mordeczki, jesteście najlepsi. No i jeżeli chcecie, aby odcinki z serii Real Madrid to glory właśnie pojawiały się częściej, no to koniecznie łapeczka w górę tutaj musi wlecieć. Także z góry Wam dziękuję. No i co, subujcie kanał, jeżeli się tego nie robicie, klikajcie taki sam przycisk jak ten, tylko że tam na dole. A moi drodzy, przechodząc już do treści dzisiejszego odcinka, no to zobaczycie dzisiaj nagrody za Division Rivals. Ponadto, moi drodzy, będzie SBC o kartę, która dołączy do naszego składu. No a skoro to jest Real Madrid to glory, no to możecie się domyślać, kogo sobie zrobiliśmy. Ponadto, moi drodzy, zobaczycie jeszcze decydujące mecze Food Champions i oczywiście nagrody za te Food Champions właśnie, także bez przedłużania. Lecimy z odcinkiem. Nagrody za Division Rivals na koncie Real Madrid to glory. Mamy piątek wieczór, a więc są już do trafienia karty z nowego eventu na Black Friday. Oprócz tego jeszcze mamy bardzo dobrą drużynę tygodnia z Messi i N'Golo Kante. No i ponadto jeszcze mamy specjalną drużynę tygodnia Best of. Także jest bardzo dużo opcji do wzbogacenia się. No ale zobaczymy, czy damy radę się faktycznie wzbogacić. Tutaj mamy oczywiście nasze nagrody i chyba będę brał sobie opcję trzecią. Ej, patrzcie, to jest niewymienna paczka za 50 tysięcy i wymienna za 50 tysięcy, tak? Dobrze widzę? Nie, no to oczywiście, że bierzemy taką opcję. Szansa na coś naprawdę fajnego jest spora. Dwie fajne paczuszki mamy. Oprócz tego jeszcze kilka paczuszek w sklepie też jest. Oby coś fajnego wypadło. Liczymy oczywiście na między innymi kartę z nowego eventu. Mała złota paczka piłkarzy Prime. Dawać mi coś dobrego. Na tym koncie akurat monety potrzebujemy bardzo. Są ekrany, dobra. Nie będzie tragedii w takim razie w tej parce. No szału to też nie ma. Ale 85 overalla Martinez. Fajnie, przyda się na pewno w jakimś SBC. Let's go, zobaczmy. Złota paka rzadkich kart, 8-1 plus. Gwarancja. Mamy ekrany, dobra. Czyli też spokojnie, bo bez walkoutu. Ale zawsze jakiś pozytywny akcent jest. Luis Alberto 8-4 tym razem. Okej, niech będzie. Dwie paczki za 50 tysięcy. Te najpotężniejsze, jakie dzisiaj otwieramy na tym koncie. Zacznijmy od tej niewymiennej. Gwarancja karty 8-3+, ale ja poproszę kogoś z nowego eventu. Zobaczmy, co będzie. No, będą tylko ekrany, nie ma walkoutu nawet i będzie Gulashi, czyli po prostu ziomek na przepałkę. Czy oprócz Gulashiego coś jeszcze? Chociaż jakieś overall 83 w górę. Okej. Ej, dobra, patrzcie, jaka paczka idealna na przepał. Będzie robiony Benzema flashback na tym koncie. Oj, będzie. Z takimi zawodnikami, jak tutaj nam dało, to jest nieuniknione po prostu. I jedziemy. Wymienna paka za 50k. Niewymienna była taka sobie. No to tutaj wymienny walkout poproszę i elegancko. Co będzie? Będzie walkout. Bardzo mi się to podoba. Niemiec na SPO i mamy Tomka Millera. No dobra, to jest zawsze jakieś 20 kilka tysięcy końców. Oprócz niego jeszcze Rashford. Dobra, bardzo fajna paczka. No naprawdę ciężko nie być zadowolonym z tego, co tutaj jest. No, 20 kilka tysięcy końców przesadziłem, bo to jest jakieś 17 tysięcy monet, ale jeszcze jest Rashford, warty jakieś 8 tysięcy, więc suma summarum ta paczka naprawdę w porządku, nie ma co narzekać. Dobra widzowie, lecimy. Mamy chyba 11 paczek w sklepie i to 11 całkiem niezłych paczek z potencjałem na to, żeby coś naprawdę nam wypadło. Dobra, 6 paczek zostało. No to go, mała złota paczka piłkarzy Prime, dawać, no teraz już coraz lepsze paczuszki, to ja chcę trafiać jakieś dobre karty. Jest walkout, Hiszpania, SO, Sergio Ramos, dobra, witam serdecznie Sergio Ramosa, mamy go już w klubie na tym koncie, bo aktualnie się on znajduje w naszym składzie. No i ten sobie pójdzie oczywiście spokojnie na sprzedaż, ale bardzo, bardzo fajny traf. Także otwieramy dalej, napędzeni tym dobrym trafem, liczymy na jakiś kolejny walkout, także dajcie te walkouty. Okej, wracamy tylko do ekranów. Zawodnik z Czarnogóry i to jest Savić. 8-4, niby nie ma źle, ale mogło być lepiej też zawsze. Mała złota paczka piłkarzy Prime znowu. Gwarancja karty 80+, to może walkout znów, co? O, jest karta z nowego eventu, tak? Tak, Anglia. PS, kim ty jesteś? Edwards. No dobra, trafiłem kartę z nowego eventu, trafiłem. I on ma niezłe statystyki, jakby się tak trochę nauczył strzelać bardziej, to byłby kozakiem totalnym. Edwards to jest zawsze 30 parę tysięcy, 40 tysięcy końców, nawet z tego co widzę, nie? No spoko. Mega paka. Dawać mi kolejną kartę z nowego eventu. No nie, będą tylko
wygrany, więc spokojnie. Niemcy napastnik i to jest Volant 83, który niestety, ale nic nie jest warty. I lecimy dalej. 3 piłkarzy, 8-1+. No zobaczmy. Na głównym kącie z tej paczki mega oddało, a tutaj? No tutaj już nie będzie tak dobrze. Tutaj nie ma walkoutu. Jest tylko Aspiliqueta, czyli kolejna 8-3 do kolekcji. Ale zobaczmy. Mega paczuszka 82+. Znowu. Gwarancja 82+. Karty i jest walkout. Dobra, to jest zwykła karta, ale zawsze będzie jakiś zarobek. Insigne 86. Dobra, w porządku. Ja jestem zadowolony. Jeszcze NDD, dobra, bardzo fajne wymienne karty, będzie jakiś zarobek. Dobra, mamy to. Mamy pierwsze SBC o wspominkowego Karima Benzemę gotowe. Przepalamy je, zrobiliśmy je z tego, co mieliśmy w klubie tak naprawdę, więc jest naprawdę dobrze. I jeszcze całkiem niezła paczka tutaj jest, więc zobaczmy, co tutaj nam wyleci. Są po prostu ekrany i to będzie Kevin Volland, okej, znowu on. O, i Inform, dobra, no i... super. No to przepalamy. Ostatnie SBC o Karima Benzemę. No musieliśmy kupić tego Witzela za 38 tysięcy. No ale moi drodzy, taka karta jak wspominkowy Benzema za taką cenę to prezent. Reszta wszystko co było w klubie. No i powitajmy teraz moi drodzy Karima Benzemę wspominkowego wielkimi oklaskami. Młody Karim w naszym zespole na Real Madrid to Glory. Oficjalnie ta karta wygląda naprawdę znakomicie. Niewiele gorsze strzały od zwykłej wersji, a wiemy dobrze, że zwykła wersja miała te strzały kosmiczne. Tempo znakomite, no i do tego jeszcze wspaniały dribbling. Także po tym Benzemie możemy się spodziewać tylko i wyłącznie naprawdę znakomitych występów. Teraz wielka wymiana pokoleniowa. Żegnamy Karima Benzemę. W swojej zwykłej wersji 105 spotkań, 86 bramek, 39 asyst. No jak na taką kartę, która wygląda tak niepozornie, znakomite statystyki, ale... na każdego przychodzi pora, także tego Karima żegnamy. No a nowego Karima witamy w naszej drużynie. Oczywiście zaraz na niego leci styl gry myśliwy. No i będzie śmigany Francuzem także głowa mała. Dobra, czyli co? Pierwsze Foot Champions z Beckhamem i Benzemą będzie grane. Ale zanim pierwsze Foot Champions z Benzemą i Beckhamem, no to trzeba jeszcze zagrać eliminację do Ligi Weekendowej właśnie. I nie będę wam pokazywał wszystkich meczów dokładnie. Zobaczcie po prostu bramki jednego i drugiego, bo to oni odegrali główne role w tych eliminacjach właśnie. Oddaj, oddaj, to dobrze. Karim, musisz, proszę. Let's go, Karim. Karim? Karim! Dawaj, Vini, na Karimka. Karim, Benzema. To jest znowu bramka. Hat-trick. Hat-trick w debiucie tego zawodnika. Karim? No. Jak Karimem to się nie da chyba zepsuć. Marco Asensio, świetnie i Beckham. 1-0. No jakby siadło zielone, tylko on dziwnie się rozbieguje. Jest zielone. David to zapakował, nie? David. O, David co pakuje bramy w tym meczu, to jest hit. Benzema co zapakował? Jak on to zmieścił? Benzema, dobrze, 5-3. Na paczki, które dostaliśmy za eliminację do Foot Champions, nie będę marnował waszego czasu, tam w trzech paczuszkach, 3 razy ekrany, ale nic nie warte. No a teraz moi drodzy, idę odpalać sobie streama, na którym otworzymy jeszcze więcej paczek na koncie Real Madrid to Glory. Oprócz tego zagramy decydujące mecze w Foot Champions właśnie i nagrody za ligę weekendową również odbierzemy. Także oglądajcie odcinek dalej, bo będzie się działo i trzymajcie kciuki, żeby dobrze mi poszło. Także zobaczymy jak to wyjdzie. I co? Lecimy dalej z odcinkiem. Pik 83+, tutaj na koncie Real Madrid to Glory. No, przydałby się ktoś związany z Realem z tego pika, ale ciężko będzie w tym momencie trafić jakąś kartę z Realu Madryt, której moglibyśmy sobie tutaj użyć. Ale już jakaś karta na przepałkę. Zobaczmy. Parejo 86, dobra. Jest wysoki overall nawet, jest spoko. I od razu bez przedłużania lecimy z pikiem 84+. Wymiennym, co ciekawe, gdzie trafimy? Carvajala. No jest zawodnik z Realu, ale on pójdzie sobie tutaj na sprzedaż. Dobra, zacznijmy od tych rzadkich piłkarzy 75+, bo to jest największy shit. Okej, okay, ale dało ekrany z tego niby shitu. Także mam lekcję, żeby tych paczek nie wyzywać. Darmowo 8-4, spoko. Paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy. Dobra, jedziemy. Dwóch rzadkich złotych. I walkout. O proszę bardzo, niespodziewanie troszeczkę. Leci nam tutaj bardzo pozytywny Marco Verratti. Nie no, 8-7 overa w takiej paczuszce. Mamy złota paczka rzadkich kart teraz. No to go. Co w niej? W niej ekrany, czyli na spokoju. Fradecki 83. Mm-hmm. Dobra, trzech piłkarzy 8-1+, to jest niewymienne. Po prostu zerknijmy do tej paczki, zobaczmy co będzie. I dostaniemy
Tylko ekrany, bez walkoutu. Dobra, więc na spokojnie. NDD. Kolejny fajny overall pod trzepałkę. Tylko musimy czekać, aż jakieś SBC o jakąś kartę związaną z Realem wyjdzie. Ale w sumie mamy Roberto Carlosa 8-8 SBC tutaj. A? No i to już jest ciekawa sprawa. Roberto Carlos 88 w midzie. Do serii Real Madrid to glory. O, jak widzicie, Roberto Carlos na lewej obronie jest na czwartym poziomie. Oczywiście najpierw po drodze byśmy musieli załatwić sobie jeszcze Roberto Carlosa 8-6, ale można już zbierać karty i przepalać na tego Carlosa 8-8, nie? Mega paka niewymienna. Niech znowu da chociaż jakiś wysoki overall na przepał. No, ekrany bez walkoutu, czyli tak średnio. Kier 8-3, no skromnie. Dobra, jedziemy dalej. Paczka rzadkich piłkarzy Electrum. Co w niej? To jest paczka wymienna akurat. I jest walkout! Dobra, wymienny walkout, zawsze spoko. Riyad Mahrez, bardzo fajnie, 15 tysięcy. Przytulimy sobie na tym koncie bardzo, ale to bardzo chętnie. Także na listę transferową od razu kolegę wysyłamy. Tutaj reszta do klubu. W niewymiennej megaparce było średnio, no to w wymiennej musi być dobrze, tak? Walkout informa. Niemcy to będzie... Stindl. Myślałem, że trap. Jak zobaczyłem flagę Niemiec, nie wiedziałem nawet, że Stindl ma informa. Ale tak czy tak jest Niemiec. No dobra, to nie będzie zbyt dużo warta karta. Oprócz Stindla też wielkich fajerwerków tutaj nie mamy. Ale okej, rzadki piłkarz 8-5+. Zobaczmy. Co na Real Madrid to glory z tego odda? Uwaga. Jest walkout. Hiszpan na eśpeku. Parejo. Tylko czy ja już nie mam Parejo niewymiennego tutaj przypadkiem? Chyba go dostałem z pika 8-3+ przed chwilą. Otóż to. No to trzeba sobie Hiszpana szybko gdzieś przepalić. I chyba pójdziemy sobie go przepalić właśnie bez BCO Roberto Carlosa. To by było najrozsądniejsze, wydaje mi się. Zaczynamy sobie robić Roberto Carlosa 88 na tym koncie. Po drodze, jak sobie tak pójdziemy tymi szczebelkami, to jeszcze jest Roberto Carlos 86. Ale myślę, że tutaj mam jeszcze 21 dni do końca, także zdążymy zaliczyć po drodze tego Carlosa 86. I potem sobie już spokojnie zrobić tego 88. Także przepalamy sobie takie oto SBC zrobione za darmo z kart z klubu. Drugie SBC Roberto Carlosa tymczasem ukończyliśmy. Tylko tego informa kupiłem, więc nie jest źle. Myślę, że jest całkiem spoko. Przepalamy to. Więc pootwieraliśmy sobie paczki, pobawiliśmy się bardzo fajnie. Roberto Carlosa robić zaczęliśmy. A teraz trzeba się wziąć w garść i zagrać ostatnie spotkania w lidze weekendowej. Bilans 10-5, ten Benzema jest kozakiem, 22 spotkania, 15 bramek. Myślę, że to jest wystarczająco, żeby pokazać, że naprawdę jest szefem. Jeżeli chodzi o naszą inną nową kartę, którą też gramy sobie pierwszy raz w Foot Champions, to Beckham również spisuje się fajnie, bo to jest zawodnik, który już wspominam, gra na środku pomocy, a mimo tego 11 bramek, 7 asyst. No, lubi David sobie urwać zza pola karnego jakimś soczystym strzałem. Lecimy szybkie 12 winków wbić, miejmy nadzieję, i otworzyć nagrody. No to go, zobaczmy, rywal. O, rywal Vini Benzema, czyli najlepszy duet obecnie na świecie, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Nie no, Hakimi. Aha, gol. Może jakiś winek za darmo, co? Fajnie byśmy dostali taki prezencik. No, Cristiano Ronaldo. Mogą być terapaty. Morientes do Benzemy, Benzema. No, let's go, 1-0. Świetna piłka do Benzemy. Karim, 2-0. Dawaj. Asensio, Morientes i to jest 3-0. Morientes, let's go, 4-0. Dobra, go. Ale 11. Nie no, to musi być ciężki mecz. Niemożliwe, że to będzie łatwy mecz. Bramka. To będzie ciężko w tym meczu. Gol. O. Luźny przeciwnik. Albo darmowy win. Proszę. No. Oddaję wina, widzowie. Udało się nam. Dziękujemy FC Ulańce, pozdrawiamy Zabrze. Standardowe zadanie spełnione. Druga ranga, jak co tydzień, na koncie Real Madrid to glory wbita. Czy w player pickach jest jakiś zawodnik Realu do trafienia? Chyba nie, czyli te piki po raz kolejny nie będą nas interesowały. Oprócz pików mamy mega paczkę, pakę za 100k i oczywiście wymienną paczkę z trzema informami, no bo jakżeby inaczej. Jeżeli chodzi o player piki, to chciałbym overale pod przepałkę, bo jak widzieliście, zaczęliśmy robić Roberto Carlosa, więc fajnie było, żeby tutaj coś ciekawego wyleciało. Nie zdziwię się, jak na koncie Real Madrid to glory wyleci jakiś Messi. To by było w sumie zabawne. Legenda Barcelony, gdyby nam tutaj wyleciała. Bez przedłużania otwieramy. I jest trap. Ok, dziękuję bardzo za wysoki overall. Tak jak prosiłem, tak mam. Trap się przyda bardzo. SBC o brazylijską legendę Realu Madryt właśnie. No i lecimy dalej oczywiście z drugim pikiem. Nie przedłużamy. Co tym razem? Cross! A więc, moi drodzy,
jest kolejny przyjemny traf, kolejny wysoki overall. Oczywiście Krosik teoretycznie pasowałby pod serię Real Madrid to Glory, gdybyśmy byli na wcześniejszym etapie ulepszeń, ale jako overall pod przepałkę idealnie. Roberto Carlos coraz bliżej. Powiem Wam, że takich player picków generalnie za Food Champions to ja jeszcze nie miałem w tym roku, żeby dostać 86 i 89 overalla. 89 to w ogóle nie dostałem. To jest mój najlepszy pick w tej FIFA. No i zakończmy trzecim pickiem, gdzie znowu jest cross. Także bierzemy crossa i idziemy go przepalić faktycznie. Ale wow, co tu oddało, to nie mam pytań, nie? Hit. Kolejne SBC o Roberto Carlosa. Gotowe, także przepalamy to. Teraz wymienna mega paczuszka. Oddajcie coś. Karta z nowego eventu? Czemu nie? No nie. Mamy tylko ekrany. Znowu z Francji i lewa pomoc. Lemar, no dobra. Paczka za 100k wymienna. Dajcie po prostu zarobić. Uwaga, czy coś tu będzie? Będą tylko ekrany, niestety. Matip 83. O mamo, ależ fatalna paczka. No i paczka z trzema wymiennymi informami. No umówmy się, mimo tego, że są niby takie super informy do trafienia, jaka jest szansa, że tutaj nam odda? Minimalna. Ale otwórzmy to po prostu. Bez gadania. I zobaczmy, co się wydarzy. Uwaga. Anglia, SO. No i to będzie Minx. Czyli zawodnik wart, pamiętam, jakieś 12-13 tysięcy końców zakładam. No nie oddało. No i okej, moi drodzy, w tym odcinku to już na tyle. Tak aktualnie prezentują się plansze z naszymi upgrade'ami. Jak widzicie, plansza z napastnikami się zmieniła i po tym, jak wyszło SBC o Karima Benzemę, to Francuz skoczył tam w odpowiednie miejsce i zresztą od razu sobie go zrobiliśmy, wskakując tym samym już całkowicie na trzeci poziom, jeżeli chodzi o napastników. Teraz musimy już dokończyć upgrade'owanie całego składu do poziomu trzeciego i właściwie to zostało nam już tylko upgrade'owanie bramkarza z Courtois na Casillasa 87, na co tak naprawdę mamy już pieniądze, ale możemy również dozbierać jeszcze 250 do 300 tysięcy i zrobić upgrade lewego obrońcy z Mendiego na Roberto Carlosa 86. Standardowo piszcie w komentarzach, co robimy dalej, a w tym odcinku to już na tyle. Trzymajcie się. Cześć!